80 kartik i z tej okazji chciałem opowiedzieć, czy w zasadzie przeczytać kilkanaście, może nawet historii, rozrywek, zabaw z takiej książki, która nazywa się Rozrywki Rady i Kryszny w Radhakundzie. Jest to pewnego rodzaju kompozycja, kompilacja, którą dokonał Mahanidji Swami, obecnie Madan Gopaldas Babaji, jakiś czas temu. I opisuje chwały i różne chwały tego miejsca i niezwykłe historie, zabawy, które tutaj się odbywają. Ponieważ wiemy, że czytanie lil, czy zabaw Bhagavana, Shri Krishna i Shri Radhy, jest praktyką oddania i znanie ich, medytowanie, myślenie o nich jest praktyką oddania, jest praktyką bhakti. Zwłaszcza jeśli weźmiemy pod uwagę praktykę Raganuga Bhakti, która głównie zajmuje się smaranam, czyli pamiętaniem, myśleniem. Zatem myślę, że te historie będą bardzo fajnym takim elementem, który warto czytać, znać, zwłaszcza w miesiącu Karti, który właśnie się rozpoczął. W wprowadzeniu do tej książki jest taki cytat z Radharasa Sudanidhi Prabodhanandy Saraswatiego, który brzmi w ten sposób. I niech ten cytat zostanie, będzie jako motto tej narracji, którą tutaj podzielę się z Wami. I ten werset z Radharasa Sudanidhi Prabodhanandy Saraswatiego brzmi następująco. Sa radheti sadha hridi spuratu me dvayakshara, co oznacza niech te dwie sylaby ra i dha zawsze będą zamanifestowane w moim sercu. Pośród tego terenu, który określa 168 mil kwadratowych, znanego jako Vraja Mandala, Radhakunda jest uznawane za najważniejsze miejsce zabaw, wiecznych rozrywek Rady i Gobindy. Dlaczego tak jest? Co sprawia, że to miejsce, Radhakunda, jest tak niezwykłe? Dlaczego to, jedynie to miejsce jest tak niezwykłe, a nie żadne inne, które znajduje się we Vrajabhumi? Ponieważ tylko tutaj, w Radhakundzie i w żadnym innym miejscu we Vrajabhumi, Radha i Govinda mogą w wolny, nieskrępowany niczym sposób radować się ze sobą, swoim towarzystwem i nie są niepokojeni przez innych, przez swoich krewnych albo przez inne sakhi, które rywalizują z Radharani o towarzystwo Kryszny. Każdego dnia, w środku dnia, Radha i Kryszna spędzają tutaj 6 godzin. Od 10.48 o poranku, aż do 3.36 po południu. Ten czas nazywa się Madhyana Lila. I te historie właśnie opisujemy. W tym czasie oni śpiewają, tańczą, ucztują, żartują ze sobą, pryskają się w wodzie, obrzucają się kolorami i wykonują różne inne wspaniałe, fantastyczne zabawy i rozrywki. Lile. Największe chwały Śrimati Radharani i Radhakundy są opisane w różnych Puranach. Padma Purana mówi, że pośród wszystkich gopi Śrimati Radharani jest najbardziej ulubioną i ukochaną, czyli najbardziej spośród wszystkich ukochanych, Radharani jest najbardziej ukochaną, jest największą ukochaną, najważniejszą ukochaną Bhagavana Shri Krishny. I dlatego ta Purana mówi także, że Krishna kocha Radhakundę tak bardzo, jak on kocha Radharani. Raghunath Das Goswami Pad wyjaśnia to, mówiąc, że we swoim Vraja Vilasa Stava, 53 werset, że Radhakunda jest droższa, bardziej droga Krysznie niż jego własne życie. Varaha Purana mówi, że ktoś, kto jedynie wykąpie się w wodach Radhakundy raz,
będzie wolny od wszystkich grzechów i odciągnie czystą miłość do Boga, Krishna Premę, jedynie raz kąpiąc się w wodach Radhakundy. Kilkaset lat temu Radhakunda wygląda kompletnie inaczej niż obecnie. Teraz otoczona jest tymi budynkami, które przypominają pudełka i otaczają ją z każdej strony. Może znajdziemy tam kilka jakichś martwych drzew w tej okolicy. Obecnie zatem to duchowe piękno Radhakundy jest ukryte, jest niewidoczne dla naszych oczu. Ale zamknij oczy na chwilę i zobacz prawdziwą Radhakundę w swoim umyśle, tak jak możemy to zobaczyć, czytając opisy Śrila Viśvanatha Chakravarti Thakura, który żył tutaj w połowie XVI wieku i opisywał piękno tego miejsca. Ze wszystkich stron Radhakundy, na wszystkich brzegach Radhakundy znajdują się drzewa spełniające pragnienia. I ich gałęzie są pełne dużych i wielkich dojrzałych owoców, słodkich owoców i pachnących kwiatów. Znajdziemy tutaj mango, banany, kokosy, owoce drzewa chlebowego, drzewa kadamba, drzewa bakula i drzewa banianowego. Woda Radhakundy jest smakowita, słodka i pachnąca. Ten zapach pochodzi z kropli nektaru, który nieustannie spada z kwiatów, które rosną na drzewach, które znowuż te drzewa rosną na jej brzegu. Piękne łabędzie pływają po wodzie pomiędzy czerwonymi, żółtymi, niebieskimi, białymi kwiatami lotosu i są, a te kwiaty są otoczone zaintoksykowanymi owadami, pszczołami i bąkami, które są poruszone zapachem, tym zapachem, który wydobywa się z tych kwiatów. Poprzez aranżację Vrinda Devi, Radha i Govinda mogą radować się w każdym czasie tymi specjalnymi, niezwykłymi udogodnieniami, które reprezentują sześć pór roku. W różnych częściach, w różnych lasach, które otaczają Radhakundę. Kukułki łagodnie śpiewają, siedząc na gałęziach drzew, a pawie, rozprostarwszy swoje piękne ogony, tańczą pod tymi drzewami i śpiewają keka, keka. Piękne samce i samice papug latają pomiędzy drzewami i recytują chwały Radha i Govindy w niezwykle wyrafinowanej poezji. Również jelenie cały czas omawiają chwały boskiej pary. Ten opis znajdziemy w Krishna Bhavanamrita. W rzeczywistości jest 28 ożywczych zabaw lil z Radhakundy i one są piękne i wspaniałe i ożywcze dla boskiej pary Rady i Kryszny. I one tutaj zostały zaprezentowane w dwóch częściach i one ze dwie części nazywają się jako okazjonalne, jednorazowe i wieczne rozrywki, czyli Naimitik i Nityalido. Te okazjonalne rozrywki, zabawy wydarzyły się tylko raz. Jeden raz. A te, które są uznane jako wieczne, wydarzają się każdego dnia. I poprzez okres ośmiu okresów, poprzez ten system podziału czasu, podziału doby na osiem odcinków, ten, który zwany jest Ashtayama albo Ashtakaya Lila,
zabawami Rady i Kryszny właśnie w 8 odcinkach czasu te zabawy odbywają się zgodnie właśnie z tym rytmem. Ashtaka i Lila jest pewną ezoteryczną formą praktyki oddania, w której dzień, cała doba jest podzielona na 8 odcinków czasu, w którym w każdym z nich odbywają się pewnego rodzaju rozrywki i medytacja, rozmyślanie w tych odcinkach czasu nad rozrywkami, zabawami, które odbywają się w tym, są jedną z form praktyki oddania, zwłaszcza dla osób, które praktykują bardzo zaawansowane etapy Raganuga Bhakti Sadhany. Także pojawienie się takich rozrywek jak takie historie jak pojawienie się Radhakundy czy Syamakundy, historia z Peru czy Radharani Kobra i historia Szakala, to są przykłady takich historii okazjonalnych, jednorazowych. Te ośmiorakie, wieczne, codzienne rozrywki, Ashtaka i Lalila, które wydarzają się każdego dnia nad Radhakundą, zawierają takie historie jak zagubienie się w lesie, żartowanie, zabawy w wodzie, ucztowanie w lesie, gra w kości i tym podobne. Kiedy opisujemy Nitya Lile, czyli to wieczne, w tej części drugiej, czas teraźniejszy jest używany, aby określić to, że te zabawy, te rozrywki, te lile odbywają się wiecznie. I w tym czasie Radha i Kryszna w radosny sposób radosny sposób spędzają ten czas w takiej rzeczywistości, którą nie ogranicza czas. Te wieczne, codzienne zabawy opisane są w różnych pismach Gaudiya Vishnuitów, takich jak Govinda Lilamrita, Gopala Champu, Krishna Bhavanamrita i Bhavana Sarasangraha. Te historie, które są jednorazowe, okazjonalne, one pochodzą z różnych puran, takich jak Padma Skanda, Harivamsa i również innych źródeł, takich jak na przykład Muktacharita. Niektóre historie pochodzą z tak zwanej Sthana Purany. Sthana Purana oznacza, że to są takie historie, które przechodzą z pokolenia na pokolenie w ustnej tradycji mieszkańców Radhakundy, Vrajavasis, którzy mieszkają w Radhakundzie. I my, ludzie z zachodu, możemy nazwać to jakimś wiejskim folklorem. Także tak jest źródło również tych opowieści. Te historie nie są tylko fascynujące i zabawne, aby je czytać czy poznawać, ale one również oświecają wiele uroczych cech Rady i Kryszny. Poprzez czytanie i rozmyślanie, reflektowanie nad nimi, wielbiciel, czciciel zwiększy swoją atrakcję i docenienie i miłość dla Rady i Kryszny. W sednie taki jest cel tej całej prezentacji. W latach 70. XX wieku wielbiciele zapytali Śrila Prabhupada, jakie czynności powinny być wykonywane w Radhakundzie. On z takim głębokim błyskiem duchowej realizacji w swoim oku i uśmiechem i wewnętrznym doświadczeniem powiedział poufały sposób, że Radhakunda jest po to, aby medytować o zabawach Rady i Kryszny, aby pogłębiać to znaczenie. Zatem poprzez łaskę Śrila Prabhupada niech wszyscy radują się tymi niezwykłymi rozrywkami Rady i Kryszny w Radhakundzie. Zatem przygotujmy scenę, na której odbędą się te niezwykłe historie. Dla wielbicieli Rady i Kryszny, a zwłaszcza dla Gaudiya Vishnuitów, zwolenników Sri Chaitanya Mahaprabhu, Radhakunda jest królewskim klejnotem w koronie pomiędzy wszystkimi niezwykłymi historiami, które odbywają się we Vraja Mandali. Nazywa się to Vraja Dhamma Mukutamani. Wiele autoryzowanych pism opisuje niezwykłą pozycję Radhakundy jako największego miejsca, najważniejszego miejsca, w którym wszystkie piękne
radosne, transcendentalne zabawy Rady i Kryszny odbywają się. Zanim zaczniemy poznawać te wspaniałe historie Rady i Kryszny w Radhakundzie, chciałem zaprezentować niektóre stwierdzenia pism, aby wykazać nasze zrozumienie i docenienie tego miejsca w całym wszechświecie znanego jako Radhakunda. Padma Purana Kartika Mahatmya mówi: tak jak Radha jest najbardziej droga Krysznie, Radhakunda jest także bardzo droga, czy najdroższa Krysznie. Ze wszystkich gopi Radha jest najbardziej ukochaną Kryszny. Możesz dziwić się, dlaczego Purany opisują Radhę jako najlepszą gopi we Vrajabhumi. Ślad Krishnadas Kaviraj Goswami odpowiada na to w swojej Chaitanya Chaitamrite. Pośród wszystkich gopi Radha jest najlepsza, ponieważ Radha jest najbardziej piękna, jest najbardziej kwalifikowana i jest najbardziej szczęśliwa. I ze wszystkiego, a ponad tym wszystkim, Radhika jest największą ukochaną, najbardziej kochającą, tą, która najbardziej kocha Krysznę. I żeby wyjaśnić tożsamość Radhakundy, Śla Rupa Goswami Pad mówi: Mathura Puri, Mathura, okręg Mathury, jest duchowo wyższy, większy niż Vaikunta, ponieważ Bhagavan Sri Krishna pojawił się w tym miejscu. Las Wryndawany jest wyższy od Mathury, ponieważ rasa lila Kryszny, Rady i Kryszny odbywała się tutaj. A Gowardan, duży Gowardan jest wyższy, ważniejszy od Wryndawany, ponieważ wzgórze Gowardana jest wyższy od Wryndawany, ważniejszy od Wryndawany, ponieważ Sri Krishna stał pod nim i trzymał je na swojej lotosowej ręce i również radował się tam wieloma wspaniałymi rozrywkami, zabawami. Ale najważniejszym, najwyższym, najbardziej niezwykłym, najbardziej poufnym, najbardziej zaawansowanym miejscem jest ponad nimi wszystkim jest Radhakunda, ponieważ tutaj odbywają się nektariańskie i pełne ambrozji historie zabawy Radha Krishna Yugal, czyli młodej pary Rady Krishny. I to stwierdzenie znajdziemy w Upadeshamrycie w wersie 9. Śla Raghunath Das Goswami Pad daje, tak to wypowiada następującą modlitwę w swoim Vraja Vilasa Stava 53. Ten niezwykły las Wryndawany, piękne wzgórze Gowardana i pełne nektaru, rasa mandala, czyli miejsce, w którym odbywa się taniec rasa. A cóż mówić o innych miejscach, nie są nawet równe do małej cząstki tego, do małej cząstki atomu, który jest elementem budowy, czy z którego składa się Sri Radhakunda. Przyjmując chronienie tego boskiego jeziorka, które jest droższe dla Mukundy niż jego własny oddech. Aby dodać do tego jeszcze to na początku, że to najważniejsze miejsce ze wszystkich poufnych i niezwykłych zabaw Rady i Kryszny, to Radhakunda posiada unikalną moc, aby pobłogosławić tego, który poszukuje, poszukującego, tego, który tęskni za tym, pobłogosławić go boską miłością. Śla Raghunath Das Goswami Pad opisuje to w ten sposób: poprzez łaskę pięknego Radhakunda, tego, który jest winoroślą, lianą Kryszny Premi, Kryszna Premy, który produkuje kwiaty służby dla mojej królowej Radhiki,
i który nieustannie zapełnia serca każdego, kto służy mu. I ten opis znajdziemy w Radha Kundashtakam w 5 wersecie. Teraz zacytujmy Chaitanya Charitamritę, która jest głównym filozoficznym tekstem dla Gaudiya Vishnuitów, dla Sampradai Gaudiya Vishnuitów, aby wyjaśnić, dlaczego Radha Kunda jest tak ważna dla Gaudiów. Radha Kunda jest najbardziej szanowanym i najbardziej wielbionym miejscem przez wszystkich Gaudiya Vishnuitów, ponieważ założyciel tej Sampradai, Sri Chaitanya Mahaprabhu, osobiście odkrył to miejsce około 1514 roku. Śla Krishna Das Kaviraj Goswami opisuje to wydarzenie w następujący sposób. Pan Gauranga, czyli Sri Chaitanya Mahaprabhu, podróżował po całej Wrindawanie, starając się zapytać wszystkie ruchome i nieruchome istoty poprzez to, poruszał wszystkie ruchome i nieruchome istoty swoją osobowością. Pan Gauranga osobiście także radował się tym, że widział wszystkich Vrindavasi. Mahaprabhu przybył do wioski zwanej Aritagrama, obecnie nazywa się to Aring, i pytał lokalnych mieszkańców, lokalnych Vrindavasi, gdzie znajduje się Radha Kunda, ale nikt nie znał odpowiedzi na to pytanie. Ponieważ nikt nie wiedział, gdzie to jest, więc Mahaprabhu zrozumiał, że Radha Kunda stała się niewidzialna z powodu upływu czasu. Jakkolwiek, ponieważ Pan Chaitanya jest wszechwiedzącym, najwyższym Panem, on odkrył dwa małe baseny, dwa małe stawy pełne wody w środku pewnego miejsca, które było dość bagniste. I zrozumiał, że to miejsce w rzeczywistości jest Radha Kundą i Syama Kundą. Mahaprabhu później wykąpał się z wielką, przepełniony wielką miłością i oferował modlitwy do Radha Kundy. Te modlitwy, które Pan Chaitanya złożył w tym miejscu, one stwarzają taką doktrynę i dowód na to, jak wielka i niezwykła egzaltowana jest pozycja Radha Kundy. Chaitanya Mahaprabhu modlił się w następujący sposób. Spośród wszystkich gopi Radha jest tą, którą Krishna najbardziej lubi. Jest mu najbardziej droga. Podobny sposób Radha Kunda jest bardzo droga Sri Krishnie, ponieważ to jeziorko jest bardzo drogie Radhice. W ich wiecznych rozrywkach Nitya Lila, Radhika i Krishna przychodzą tutaj każdego dnia do Radha Kundy, aby radować się zabawami w wodzie, Jala Keli, i doświadczać tańca rasa nad jego brzegami. Krishna obdarza ekstatyczną miłością do Boga, taką, którą posiada Radha każdego, kto wykąpie się tylko raz w Radha Kundzie. Słodkość Radha Kundy jest tak słodkie, jak sama Radha. A chwały Radha Kundy są tak wielkie, jak chwały Radhy. Ten opis znajdziemy w Chaitanya Charitamrite 2.18, 6-11. Po ofiarowaniu tych niezwykłych modlitw Sri Chaitanya Mahaprabhu zaczął pogrążył się ekstatyczną miłością i zaczął tańczyć nad brzegiem Radha Kundy, pamiętając jednocześnie wszystkie rozrywki Rady i Kryszny. Prema Vishtha Hana Teren Triakare Kunda Lila Sanaria. Mahaprabhu później spojrzał na dół i wziął niewielką część gliny z Radha Kundy i założył ją sobie jako tilak. I później nałożył część tej gliny na swoje. Wziął ze sobą również część trochę tej gliny, kiedy opuścił to miejsce. Kundara Martika Lana Tilaka
Chaitanya Charitamrita 2.18, 13-14. Mistowi w Rajabasi opowiadają tą samą historię w następujący sposób. Pewnego dnia, kiedy wracał z parikramu dookoła wzgórza Gowardana, Sri Chaitanya przybył do wioski znanej ówcześnie jako Aritagrama. Pan Gauranga dopytywał się o lokalizację, w której znajduje się Radha Kunda i Syama Kunda, ale nikt nie znał tej odpowiedzi na to pytanie. Poprzez setki lat, poprzez wieki, te dwie kundy były praktycznie, ich lokalizacja była zupełnie praktycznie zapomniana. I one zamieniły się w takie bagniste miejsca. A lokalni miejscowi farmerzy nazwali te miejsca jako Kali Ket i Gauri Ket. To oznacza czarny i złoty kraj, czyli czarna i złota ziemia. Zainspirowany w ten sposób pan Chaitanya udał się na te pola, złożył swoje pokłony i swoje modlitwy, usiadł w głębokiej kontemplacji pod majestatycznym wielkim drzewem Tamala i kiedy medytował nad tymi bagnistymi polami, Sri Chaitanya zauważył dwa małe stawiki wody, dwa małe źródełka wody. Nagle został przepełniony taką boską wizją i wtedy złoty pan Gauranga zaczął biegać po tych polach i skakać do tych jeziorek z wielką radością. Porzucił, stracił swój spokój i pan Chaitanya krzyczał Hare Radhe, Hare Krishna i upadł. Dzisiaj nad drogą parikramu dookoła Radha Kundy możecie znaleźć to miejsce, gdzie Sri Chaitanya Dev siedział. I to miejsce nazywa się Tamala Tala, czyli miejsce, w którym siedział Mahaprabhu, czy nazywa się to Mahaprabhu z Baitaka, Tamala Tala. Wielki Gaudiya poeta, Rasika poeta, Śrila Krishnadas Kaviraj w elokwentny sposób podsumował chwały Radha Kundy w następujący sposób. Ponieważ Radha Kunda, niezwykłe cechy Radha Kundy pochodzą z samej Radhy, dlatego Radha Kunda jest bardzo, bardzo droga panu Hari. I ten pełny bogactwa pan Madhavendu nieustannie raduje się miłosnymi zabawami w Radha Kundzie. Kiedykolwiek, ktokolwiek chociaż raz wykąpie się w Radha Kundzie, z pewnością uzyska miłość dla pana Madhavy właśnie i to tego rodzaju miłość, którą posiada Radhika. Dlatego też kto na tej ziemi byłby w stanie opisać chwały i słodkość Radha Kundy? Govinda Lilamrita 7.102. Jest jeszcze kilka innych źródeł, cytatów, które opisują niezwykły rezultat kąpieli w Radha Kundzie. W swojej Madhurya Mahatmya Śrila Rupa Goswami Pad cytuje dwa pisma. I pierwszym z nich jest to Adivaraha Purana, które mówi: przez wykąpanie się w Syama Kundzie i Radha Kundzie, ten, kto wykąpie się w Syama Kundzie i Radha Kundzie, uzyska rezultat taki sam, jak za wykonywanie Raja Suya i Ashwamedha Yagi, czyli ofiary z koni i ofiary ze słoni bodajże, tak? Padma Purana w części zwanej Kartika Mahatmya mówi w następujący sposób. Poprzez wykąpanie się w Radha Kundzie w dniu Kartika Krishna Ashtami, tylko jedynie poprzez wykąpanie się w Radha Kundzie w miesiącu Kartika Krishna Ashtami, ten, kto się w nim wykąpie, staje się drogi panu Hari. To zgodnie z tym, co powiedział Śrila Rupa Goswami Pad, Radha Kunda jest tak czysta, posiada tak wielką moc i duchowe wzniesienie, że jedynie poprzez
jedną kąpiel w Radhakundzie ktoś nie natychmiast może zamanifestować czystą miłość do Boga, Krishna Premę. Tat prema sakrit apisara snanam avasha karoti. I znajdziemy to w Upadeszamrycie, werset 11. W obecnym czasie tysiące i tysiące Gaudiya Vishnuitów z Indii i z innych krajów zaczynają mieszkać, rezydować w okolicach Radhakundy. I oni uważają Radhakundę jako ich najważniejsze schronienie w ich życiu. I ich przyszłe życia. I myślą o tym, że ich przyszłe życia będą, czy przyszłe życie będzie doskonałe, a ich duchowe praktyki również uzyskają poziom doskonałości i będą w stanie wejść do rzeczywistości duchowego nieba Goloki Vrindavany. Nawet jeżeli tam, w tym duchowej rzeczywistości, ci wielbiciele spędzą tam 6 godzin dziennie w okolicach Radhakundy, będą służyć lotosowym stopom Radha Govinda Yugala, czyli młodej pary Radha i Krishna. Śri Raghunath Das Goswamipad, siedmiowieczny Siddha, święty Siddha, czyli samozrealizowany, urzeczywistniony święty, który żył, spędził 48 lat nad Radhakundą. On w doskonały sposób wyjaśnia swoje wewnętrzne emocje, wewnętrzne uczucia, które każdy Gaudiya Vishnuita będzie za tym zrozumieniem podążał. Moim jedynym schronieniem w tym świecie jest ta najbardziej piękna i pełna niezwykłych zapachów Radhakunda, to niezwykłe miejsce. Tat Ati Surabhi Radhakundam Eva Ashrayome. Tat Ati Surabhi Radhakundam Eva Ashrayome. Jai Jai Shri Radhe.